Ona delikatna, puszysta bułka maślana. On chrupiący i pikantny pan Moczuś. Brzmi jak prawdziwy mezalians, ale nic bardziej mylnego. Za chwilę wam pokażę, jak przygotować przepyszne bułki maślane faszerowane boczkiem po koreańsku. A partnerem mojego odcinka jest Mlekowita Masło. Bułka maślana jest idealną bułką do hamburgerów, chociaż w Polsce moda na nią zaczęła się stosunkowo niedawno, biorąc pod uwagę, od jak dawna jemy hamburgery. Oczywiście najważniejsze w niej jest dobre polskie masło. Już wam pokazuję, jak przygotować ciasto, a później co z nim zrobić, żeby taką bułeczkę zrobić samemu w domu. Do mojego przepisu użyję całkiem sporej ilości masła. To właśnie dzięki niemu te bułeczki będą takie fajnie delikatne. Następnie dosypuję mąkę. Dodam też całkiem sporą ilość cukru. Po pierwsze, bo te bułeczki są słodkie, a po drugie, to świetna pożywka dla drożdży, które tutaj też wsypię. Drożdże instant szybciej rosną. I jeszcze oczywiście mleko, no bo coś musi spoić to wszystko ze sobą i nadać kremowego smaku. A jak dodałem już mleko, no to jeszcze jajeczko. Ciasto teraz będę wyrabiał około 10 minut. Chodzi o to, żeby ten gluten, który jest w mące, zaczął dobrze pracować i spowodował, że ciasto będzie bardzo elastyczne. Ciasto pięknie się wyrobiło, idealnie schodzi z haka. Teraz muszę je podzielić na części. Z tego przepisu powinno wam wyjść około 8 bułeczek. Jak zrobić, aby to podzielić idealnie na 8? Otóż formujemy kulkę. Delikatnie możecie ręce opruszyć mąką, żeby się nie kleiło ciasto. I teraz jak już uformujecie taką kulkę idealną, to wtedy ją delikatnie trzeba spłaszczyć. Najpierw dzielicie ją na dwie części, później na kolejne dwie i w ten sposób mamy już 4. I teraz każdą z nich z powrotem na 2. Nie takie trudne, co? Ręce jeszcze raz smarujecie mąką i każdy z tych kawałków ciasta formujecie w piękną kulkę. Bardzo ważne, aby kulkę tak długo wyrabiać, aż te pęknięcia poznikają. Inaczej podczas pieczenia brioszka będzie pękała i to nie będzie ładnie wyglądało na końcu. I każdą kuleczkę sobie teraz odkładam na boczek, a za chwilę będę je piekł. Turli, 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 tle. Ostatnia kuleczka, z której powstanie bułeczka, ląduje na blaszy do pieczenia, a ta blacha płynie prosto do piekarnika. Piekarnik nagrzany do 200 stopni. Będą się piekły między 20 a 30 minut. I fajne w nich jest to, że do środka dałem na tyle dużo masła, że nie muszę z wierzchu ich niczym smarować, żeby się pięknie przyrumieniły. Ja mam czas, żeby teraz pogadać z partnerem mojej brioszki, czyli z boczkiem. Boczuś, mój ulubiony kawałek świni. Ja w ogóle tak mam, że jak patrzę na świnię, to widzę tylko boczek, mam wrażenie. Dlatego jeżdżąc po całym świecie, zawsze wyszukuję dań z tym kawałkiem mięsa, aby później je przenieść do swojej kuchni. I tak samo było podczas moich azjatyckich wycieczek, na przykład do Korei, gdzie po spróbowaniu boczku od razu wiedziałem, że muszę wam pokazać, jak się go przygotowuje. Zresztą zobaczcie, jakie to mięso jest niesamowicie wdzięczne. Z jednej strony troszeczkę delikatnego tłuszczyku, a z drugiej przecudowne, mięciutkie, soczyste mięso. Ja tego boczku nie będę marynował na początku, tylko go obsmażę. Chodzi o to, żeby stał się chrupiący. Na tym etapie do boczku dorzucam jeszcze korę cynamonu, która jest bardzo wdzięczna, bo świetnie łączy się właśnie z wieprzowiną. Koreańczycy wiedzą, co dobre. I do tego jeszcze ziarna anyżu, lubiane lub nielubiane przez wszystkich, ale w tej potrawie robią robotę. I ziarna kolendry, który kocham ponad wszystko. Nie wiem, co piękniej pachnie. Czy te przyprawy, czy ta słodycz, którą wydobywa z siebie Boczuś podczas smażenia. Ale wiem na pewno, że to już jest moment, w którym mogę dodawać pozostałe składniki tego dania.
Najpierw wsypię biały sezam. I dam mu się chwilkę podprażyć i przyrumienić. Sezam się uprażył, czas na niezłą smakową zadymkę. Na pierwszy rzut leci cukier. Całkiem sporo. Koreańska kuchnia, oprócz tego, że jest pikantna, to jest bardzo słodka. Cukier w tej temperaturze bardzo szybko się skaramelizował, już powoli tworząc sos. Ale do tego potrzeba jeszcze jasnego sosu sojowego. Nie za dużo, bo on jest pieruńsko słony. Następnie bardzo wyrazistego sosu rybnego. I jeszcze sos ostrygowy. I tu się pewnie pojawia pytanie, dlaczego dałem je wszystkie? Otóż każdy może jest słony, ale uwierzcie mi, że każdy ma swój indywidualny charakter. Daję też jeszcze oleju sezamowego i coś kwaśnego. W tym wypadku świetny będzie ocet ryżowy. Gdybym tak to zostawił, to zanim boczek by zmiękł, sos by się spalił. Dlatego trzeba dodać odrobinę wody. Na patelni powstał już przepiękny, brązowo-karmelowy sos, który swoimi słono-słodkimi łapkami zaczyna obklejać każdy kawałek boczku. Ale potrzeba jeszcze paru chwil, aż na dobre się zaprzyjaźnią, więc wykorzystam je do przygotowania szybkiej sałatki. Użyję chrupiącej sałaty lodowej, którą pokroję teraz na drobne paski. Jeszcze papryczka chili, drobno posiekany pomidor. Skropię wszystko sokiem z limonki. I na końcu jeszcze kilka listków świeżej kolendry. Sałatka gotowa, bułeczki też gotowe, boczuś też gotowy, czyli mogę składać swoją wymarzoną, wyczekiwaną długo kanapkę. Ale prześlicznie wyrosły te bułeczki, jakie mięciutkie są i jak one pięknie pachną masłem. Każdą teraz przecinam na pół. Na spód każdej bułeczki daję odrobinę sałaty. Jajajajaj, jak to już pięknie wygląda. No i teraz boczuś, no bo tutaj to jest prawdziwy bohater tego związku. Każdą bułeczkę jeszcze polewam tym przepysznym sosem, który tutaj jest na patelni i żadnego innego sosu już tutaj nie potrzeba. Faktycznie, początkowo może to wyglądać jak prawdziwy mezalians. Ten gruboskórny boczek i ta delikatna maślana bułeczka, ale uwierzcie mi, że ten związek jest idealny. Koniecznie musicie wejść na nasz blog Gotuję z Lewiatanem i sprawdzić, jakie jeszcze pyszne przepisy tam cały czas wrzucamy. A ja zabieram się za jedzenie, bo nie mogę przestać.